Słowo naszego Pana przeczytajmy z Ewangelii Świętego Jana, drugi rozdział od 23 wersetu. Nowy Testament, Ewangelia Świętego Jana, drugi rozdział od 23 wersetu. A gdy był w Jerozolimie na święcie Paschy, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc cuda, których dokonywał, ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich. I od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku, sam bowiem wiedział, co było w człowieku. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić nie by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest. Co się narodziło z duchem jest. Nie dziw się, że Ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego: jakże to się stać może? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, co wiemy, to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ale bowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, bo nie ujawniono jego uczynków, lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Amen. Nasz Pan, bracia i siostry, zaczął swoją służbę na ziemi i zaczął czynić cuda i poznali go ludzie i zobaczyli moc Bożą poprzez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wielu uwierzyło poprzez cuda, które zobaczyli, ale Pan nie ufał nikomu. I to jest pokazane, bo wszyscy ci, którzy wołali, jak jechał na osiołku, i wołali Osana, syn Dawidowy, po krótkim czasie wszyscy ci wołali: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. I nie miał potrzeby od nikogo, bo on przejrzał wszystkich, jest napisane w Słowie Bożym. Jest wszechmowiedzącym, jest Synem Bożym, który przyszedł z nieba.
Wielu mówi, że ktoś przyszedł stamtąd, aby nam ktoś powiedział, jak tam jest. Jest Jezus Chrystus i my wierzymy w Jego Słowo. W prostocie wierzymy i dlatego nas zbawił. Zbawiło nas Jego Słowo. I chcę przystać w niektórych momentach, w niektórych kawałkach tego, co czytaliśmy. Jest napisane, że przyszedł w nocy do Jezusa, do stojnik żydowski. I nazywa go Jezus, że jesteś nauczycielem. I tego nie znasz. Czyli znaczy to, że był nauczycielem, znał Boga, znał charakter Boga poprzez Pisma, wszystko znał. Jednak ta wiedza nie mogła i naprawdę, i to jest właśnie przyczyna, że Bóg wysłał swojego Syna umiłowanego, aby przyszedł, aby został wywyższony, aby był zbawiony każdy, kto wierzy w Niego. Jakby mógł zbawić nas zakon, wtedy by nie był potrzebny Jezus. Mógłby ktoś powiedzieć, że dobre uczynki nie zbawiają. I te słowo, które czytaliśmy, wyklucza. Wyklucza te słowo, że zbawienie może przyjść przez dobre uczynki. Korniliusz nie czynił dobrych uczynków, nie pościł, tak, był pełny dobrych uczynków i pościł, i jak poszedł anioł, wtedy on pościł 4 dni. I co? To go zbawiło? Nie, nie. Kto go zbawił? Słowo go zbawiło, które zostało wysłane poprzez Piotra. Te słowo zbawiło Korneliusza. Poprzez wiarę jesteśmy zbawieni. Nie zbawiają nas uczynki, bo nie może człowiek nie na nowo narodzony uczynić dobre uczynki. Uczyni niektóre, ale te uczynki nie usprawiedliwią go. Bo sprawiedliwość człowieka jest jak szata splugawiona. I tym bardziej jego błędy, jego grzechy i nieprawości. I dlatego jest potrzebą. Nasz Pan jest przejrzysty w tych rzeczach. Nie ma żadnej wątpliwości, aby poszły myśli ludzkie do innych rzeczy, ale jest przejrzysty i mówi, bo Nikodem, ten dostojnik żydowski, przychodzi do młodego nauczyciela, wie, że jest nauczycielem, wie, że jest Bóg z nim, wie, że on ma coś innego, ten człowiek, bo nie może czynić wszystkiego tego, czego czyni, jak Bóg nie jest z nim. Poznanie więc poprzez człowieka Nikodema, odrzucenie jego wiedzy jest potrzebne, aby przybliżył się ktokolwiek do Chrystusa. Jak trzyma człowiek swoje poznanie, swoją wiedzę, wszystko to, co zdobył tutaj, w tym życiu, na tej ziemi. Szacunek od innych ludzi, wszystko jak to zachowa i pójdzie z tym do Chrystusa, wtedy nie będzie mógł znaleźć Chrystusa. Musi poznać, że wszystko to, co ma, nie jest niczym naprzeciwko tego, co idzie poznać. Nikodem miał pragnienie do prawdy i poprzez te pragnienie znalazł wieczne życie. Dziękujemy za to Bogu. I nasz Pan, jak zapytał się go Nikodem, i powiedział mu, wiemy, że przyszłeś od Boga i wiemy, że ty nie jesteś tak jak inni. Nasz Pan od razu wchodzi do tematu tego, który nas interesuje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Człowiekiem jest Nikodem i wszyscy ludzie mamy wątpliwości, zaprzeczenia wiele razy, ale człowiek, który ma w sobie pragnienie, aby poznał prawdę, aby dowiedział się o prawdzie, Bóg mu ją objawi. I ten człowiek ma wątpliwości.
I pyta się, jak to się może stać? Nie mogę tego zrozumieć. Może człowiek powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się ponownie? Ale jednak Chrystus nie lekceważy go. Nie mówi mu, że nie rozumiesz, ale trwa w tym, co potrzebuje ten człowiek, aby mu otworzył umysł i aby zrozumiał słowa, które do niego mówi. Powtarza mu, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Tutaj mówi nasz Pan o na nowo narodzeniu. Piotr mówi, że na nowo narodził nas Ojciec Bóg do nadziei, do żywej nadziei poprzez zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mówi o czymś, co się musi stać człowiekowi, aby mógł zobaczyć i aby mógł wejść do Królestwa Niebios. Czyli aby przyjął zbawienie. I mówi o wodzie i o duchu. Tak, oczywiście. Słowo Boże wytłumacza, co to znaczy. Apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi nam, mówiąc o Kościele, że Chrystus umiłował Kościół i oddał samego siebie, aby uświęcił poprzez kąpiel wodną, poprzez Słowo. Czyli tutaj woda, moglibyśmy powiedzieć, że jest Słowem Bożym. Również Piotr mówi nam, że dlatego, bo na nowo narodziliście się nie poprzez zniszczalne pokolenie, ale poprzez Słowo Boże, które trwa na wieki. Słowo Boże jest wodą, która nas wyczyszcza, oczyszcza i to jest Słowo, które wchodzi do duchownego serca człowieczego i Duch Święty jest ten, który pobudza te słowa i rodzi się nowy człowiek. I chciałem tutaj przystać trochę. Na nowo narodzenie znaczy, że rodzi się na nowo człowiek i na nowo narodzenie ma pewne cechy. Przychodzimy do Chrystusa z wątpliwościami, z ciężarami, z grzechami, ze złym naszym charakterem, z naszymi błędami. Idziemy do Chrystusa. Wiemy, że to jest Chrystus. Bóg otwiera nasz umysł i możemy to zrozumieć. Wierzymy w Niego. Wzywamy Go, jak poznajemy, że jesteśmy grzesznikami. I to jest coś, czym jest... I to jest cechą. Jeden brat mówił mi, że w Rumunii nazywają na nowo narodzonych upamiętanych. Jak nie upamięta się człowiek, to jest dobry wyraz. Jak nie zrozumie, że idzie dobrze, że ma potrzebę od czegoś innego, tak jak Nikodem tutaj, tak jak ja, zrozumiałem, że drogę, którą szłem, nie prowadziła mnie do dobrego wyniku. I upamiętałem się. Wskazałem moją przeszłość i wezwałem od Chrystusa o moc, która mi była potrzebna, abym szedł nową drogą. Co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że według słowa naszego Pana, jak człowiek się na nowo naradza, najpierw wypełnia się jego serce radością. Pierwszą cechą, którą wszyscy poczuliśmy, jak przyszedł Chrystus i nas na nowo narodził. I to nie jest teoria, którą czytamy, którą słuchamy w Kościele i staramy się żyć w taki sposób, ale to jest doświadczenie, które przychodzi do człowieka, który wzywa Chrystusa, poznaje, że jest grzesznikiem, upamiętuje się, staje się upamiętanym, i wierzy w ofiarę
Chrystusową i przychodzi teraz Słowo Boże i Duch Święty i na nowo naradza go. Czyli pierwszą rzeczą, którą czuje człowiek na nowo narodzony, jest radość. I dlaczego to mówię? Bo umiłowani bracia i siostry, przeminęło wiele lat od momentu, jak się na nowo narodziłem. I muszę powrócić do tyłu, tak jak mówi Pan. Musicie powrócić. Musicie stać się jak dzieci, abyście mogli wejść do Królestwa Niebios. Jak straciłem moją radość, znaczy, że coś się stało i odstąpiłem od tego, co przyjąłem. To jest coś bardzo ważnego. Wypełnia się serce ludzkie radością. Drugą rzeczą, którą rozumie człowiek, że coś mu się stało, jak go na nowo naradza, Słowo Boże i Duch Święty jest, że wypełni się moje serce miłością. Miałem różne rodzaje problemy. I nie powiem, że byłem bardzo złym człowiekiem i wielu mówili, że byłem dobrym człowiekiem, ale ja wiedziałem, że jestem grzesznikiem. Ale w środku, we mnie, miałem rzeczy i nie mogłem powiedzieć, że kochałem wszystkich ludzi. Miałem pewne osoby, których nie chciałem widzieć, bo twierdziłem, że byli niesprawiedliwi. I powiem tak, abyście zrozumieli, abym było to bardziej słodsze. Jak się na nowo narodziłem, bracia i siostry, jak stało się to dzieło w moim sercu, wypełniło się moje serce miłością. Nie było ani jednego człowieka, którego bym wyróżniał. I poprzez tą rzecz zaczął Bóg swoje dzieło zmiany mojego charakteru, zmiany mojego życia w moim sercu i poza moim sercem, w moim życiu. I chcę, abyśmy powrócili ponownie, abym powrócił. Mam tą miłość, którą miałem z początku. Miłość, która czyniła mnie, że naprawdę biegłem. Pragnąłem codziennie, kiedy przeminie godzina, abym poszedł. Albo do kościoła, jak był kościół, abym posłuchał Słowo Boże z gorliwością w sercu. To jest zależne od miłości, która była we mnie. Albo abym poszedł do domu, abym wziął kąpiel i abym uklęknął, i abym pomodlił się, i abym spotkał się z Panem. Kochałem, miłowałem. Chciałem wziąć Słowo Boże do rąk. Mam tą miłość, tą gorliwość pierwszej miłości na nowo narodzenia, bracia i siostry. Tak, na nowo narodziliśmy się. Gdzie się znajdujemy dzisiaj? Pamiętam, że byłem człowiekiem, że moje usta nie były czyste, były brudne. Tak, były brudne moje usta. Nie zachowywałem się kulturalnie. Byłem egoistą i wiele innych rzeczy. I jak przyszedł Chrystus i mnie na nowo narodził, wszystko to odeszło. Zmienił się mój charakter. Moje zachowanie zmieniło się. Byłem twardym człowiekiem. I szłem i klękałem i płakałem. Co to się stało? Co się stało we mnie, bracia i siostry? Szłem do kościoła, słuchałem Słowo Boże i płakałem. Słyszałem słowo prorocze przez Ducha Świętego i płakałem. Co to było, bracia i siostry? Być może coś się stało, że zepsuła się moja psychika. Nie, miałem rozum dobry i dziękuję Bogu i widzę wszystkich braci, którzy się na nowo narodzają, że zmienia się ich życie, zmienia się też ich charakter. Teraz mam tą gorliwość. Jest w moim sercu te pragnienie w Twoim sercu. Jest. Chcę powiedzieć o na nowo narodzeniu. Nie po to, aby powiedzieć, jak to jest, bo słyszy nas cały świat, ale
Chcę powiedzieć dzisiaj o nowo narodzeniu, abym skontrolował moje serce. W jakim stanie jestem dzisiaj? Jak na nowo narodziłem się? Jak widzę dusze, które przyprowadza Jezus do Kościoła? I na nowo narodzają się? Z większości razy, bo są też wyjątki oczywiście, zmienia się oprócz zewnętrznego człowieka. I mówiłem wam, że przeklinałem, moje usta były brudne i wszystko to odeszło. I coś się stało wewnątrz we mnie. I teraz to, co się stało wewnątrz we mnie, wyszło na zewnątrz i jest widoczne w świecie. I to jest szczególnie u mężczyzn charakter, a u kobiet wygląd. Widzimy siostry, jak wchodzą do kościoła pierwszy raz, są naprawdę... I widzisz, że ta kobieta jest ze świata. Mężczyzny nie możesz poznać łatwo. Musisz z nim porozmawiać, musisz zobaczyć go, czy pali papierosy i od razu wnioskujesz. Ale kobietę od razu widzisz. Ma światowy wygląd, ma ubiór światowy, ma fryzurę, która ją wyróżnia. I od razu widzisz tą kobietę, która wchodzi do kościoła, zmienia się. Zmienia się jej charakter, zachowanie. Przedłużają się jej spódnice. Wydłużają się jej spódnice. I jak coś ubierze, co jej nie ubiera, ale rozbiera, wtedy się wstydzi. I teraz, po kilku latach, w jakim stanie jesteś? W jakim stanie jesteśmy, bracia i siostry? Mamy tego ducha w nas. Mamy rzecz tą, która stała się kiedyś w nas. Jest to na zewnątrz też widoczne. Czy może zmieniło się to? I to jest na nowo narodzenie. Zmienia się człowiek. Stare przeminęło. Wszystko stało się nowe. I jest to tak donośne wszystko, co się dzieje u człowieka, że nie może tego schować. Nie może schować radości, nie może schować miłości, nie może schować miłosierdzia, delikatności, która przychodzi. To wszystko, co czyni Słowo Boże w sercu człowieka i czyni go delikatnym człowiekiem, jedno serce nie twarde, ale skruszone, to serce, które kocha Bóg. Dziękujemy Panu naszemu, bracia i siostry. Jednak to wszystko, jak się dzieje, bracia i siostry? Wszystko to się dzieje, tak jak mówi nasz Pan tutaj. Nie dziw się, że ci powiedziałem, że musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Czyli wszystko się dzieje poprzez wiarę. Wierzy człowiek w to, co czyta albo słyszy. I tak jak wierzy z prostotą, przychodzi i działa w jego życiu, w jego sercu, w charakterze jego i w całym jego otoczeniu. I to jest wiara, która ma odblask. Wiara nie gdziekolwiek, tak jak przed kilkoma dniami rozmawiałem z jednym, było ich dwóch i rozmawialiśmy i powiedziałem im o Słowie Bożym, moje świadectwo i powiedzieli mi, jeden powiedział, tak jest, starczy tylko, abyś miał wiarę. Gdziekolwiek, abyś wierzył, starczy. Błąd popełniasz. Uwierz, mówisz w jedną ścianę i powiedz, ściano moja umiłowana, uzdrów mnie. Nie uzdrowi cię ściana, ale mnie jednak uzdrowił Chrystus. Raz, drugi, trzeci, czwarty i wiele razy. Wezwij imię Chrystusa i uzdrowi cię. Wiara w Jezusa Chrystusa, w Słowo Boże, to jest wiara poprawna.
I wtedy przychodzi do naszego życia i się zmienia wszystko w naszym życiu. Nikt nie zszedł z nieba, nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy. Tylko ten, który wstąpił z nieba. Jan, ewangelista, jest tym, który w swoich listach i w swojej Ewangelii wytłumacza nam i wyjaśnia nam i nas zapewnia o boskości i o istnieniu tego oblicza naszego Pana Jezusa Chrystusa. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Było. Był jednym z Ojcem. I to Słowo stało się ciałem. Poprzez Ducha Świętego i Maryję Dziewicę. I to jest ten, który był tam i wstąpił. I my mu ufamy, bracia i siostry. I kto mu zaufał, znalazł naprawdę życie. Tak jak ja i tak jak wszyscy z nas. Wierzymy, że wszyscy z nas i to jest ten, który powinniśmy mu ufać. Nie tylko wtedy, ale i dzisiaj. Bo życie jest kontynuowane. Rozwijają się wszystkie rzeczy. I powinna ta ufność w Jezusa Chrystusa powinna być w nas. I dobrze jest, że pamiętamy. Nie powinniśmy zapominać, że żeśmy się na nowo narodzili. Że jednego dnia w naszym życiu Bóg zmienił wszystko. Bo zapominamy. Przychodzą wiele rzeczy do naszego życia. I wtedy powinniśmy sobie przypomnieć, co Bóg uczynił w naszym życiu. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jak Izraelici w pustyni skarżyli się, Bogu się to nie podobało i wysłał węży i kąsały ich i umierali. I to był gniew Boży. Dlatego, bo skarżyli się. I zawołał Mojżesz. I Bóg zmiłował się i powiedział, zrobisz węża z miedzi i postawisz go na wysokości, aby mógł go każdy zobaczyć. I kto patrzył się na tego węża, został uzdrawiany. I to się stało naprawdę w rzeczywistości. I jak po wielu latach, jak przeminęły lata i umarł Mojżesz, i odstąpił od Boga lud izraelski, tego miedzianego węża zrobili Bogiem. Nie mogli zachować w swojej pamięci, że to nie był miedziany wąż Bogiem, ale to było Słowo Boże, które powiedziało, że jak to będziecie zrobili, będziecie uzdrowieni. Że ten Syn Człowieczy stanie się tak jak wąż, który był przeklęty. Stanie się przeklętym, bo na siebie wziął wszystkie grzechy, wszystkie nieprawości, wszystkie smutki, wszystkie choroby. Wszelkie zło, które może mieć człowiek na sobie, wziął to wszystko na siebie Chrystus, wszystkich ludzi. I dlatego upodobnia go do węża miedzianego. I dzisiaj ludzie biorą różnego rodzaju rzeczy i czynią z nich idola, bałwany. Biorą różne rzeczy i pokłaniają się im. Ale jednak po latach, jak przyszedł Ezechiasz
jako król nad Izraelem i chciał uczynić całą wolę Boga, wziął tego miedzianego węża i uczynił go prochem. I mówi Słowo Boże, że Bóg był z nim i powodziło mu się. Chcę powiedzieć, że nie ma świętych rzeczy dzisiaj, bracia i siostry. Nie ma nic świętego, bracia i siostry. Tylko święci ludzie, których uświęca Słowo Boże i Duch Święty. Nie ma rzeczy świętych, nie ma świętych naczyń, nie ma świętego stołu. Jest Słowo Krzyżowe. Nie ma świętego krzyża. Nie błądźmy, bo wiele razy przychodzą bracia i siostry, którzy nie zrozumieli, powiedzieli, że to jest święte. Nie, to nie jest święte. Święty jest jeden i uświęca nas poprzez Słowo Boże i Ducha Świętego. I 16 werset, ten werset, który na nowo narodził tysiące dusz, bo tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tak Bóg umiłował człowieka. Jakiego człowieka? Dobrych ludzi, tych, którzy chcieli. Nie, nie, bracia i siostry, umiłował ciebie i mnie, jak byliśmy jeszcze grzesznikami. Umiłował nas Chrystus, bracia i siostry, i zaprasza nas, abyśmy umiłowali tak samo i my, tak jak nas umiłował. Nie jak się mój brat poprawi i Bóg niech nas pomoże, abyśmy nie oczekiwali, aby się poprawił mój brat, ale abym go umiłował takim, jakim jest, z jego błędami, z jego wadami, bo tak samo i mnie umiłował Bóg, jak byłem w grzechu, jak miałem błędy, miałem wady i dziękuję Mu, bo umiłował mnie Ojciec i uczynił tak te piękne dzieło, bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Dziękujemy Bogu, bracia i siostry. Nie przyszedł Chrystus, aby skazał grzesznika, bo jest prawdą, bracia i siostry, że człowiek rodzi się w grzechu od niemowlaka. Rodzi się człowiek. Wychodzi na światło. Ojciec jego i matka jego są grzesznikami. Jego otoczenie jest grzeszne. Kto jest winny? Nie jest winny człowiek. I dlatego Bóg nie wysłał Chrystusa, aby sądził człowieka, bo wie, że człowiek nie jest winny, ale chce go zbawić poprzez Chrystusa. I to jest zbawienie, deska ratunkowa, którą wysyła Ojciec dla człowieka. I do dzisiaj, jak ktoś słucha i ktoś nie przyjął jeszcze Chrystusa jako Zbawiciela, i do dzisiaj, jak słyszysz, nie jesteś winny. Nie zalicza ci Bóg, że jesteś winny. Jesteś grzesznikiem, tak jak ja byłem kiedyś grzesznikiem, ale teraz jak słyszysz te słowa, teraz jak słyszysz to zwiastowanie, to słowo, od tego momentu odpowiedzialność jest na tobie. Jak nie złapiesz deski ratunkowej, koła ratunkowego, nie będzie winny Bóg. Bóg wysłał Chrystusa, aby cię zbawił, nie aby cię osądzał. Bracia i siostry, mamy wielką pociechę, bo Chrystus stoi dzisiaj wieczorem, codziennie, po prawicy Ojca, stoi jako pośrednik i pośredniczy za nas. Dlaczego? Bo codziennie upadamy. Codziennie jest nam potrzebne upamiętanie i krew Chrystusowa. I codziennie Chrystus stoi obok. Dziękujemy naszemu Panu. Nie przestał. Nie zatrzymał, nie przestał nas miłować i nie przestał pośredniczyć.
nie zatrzymała się Jego krew wylewać, bo poprzez wiarę wylewa się Jego krew na odpuszczenie grzechów i dziękujemy Mu za to. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony. Dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Mamy radość, bracia i siostry, bo uwierzyliśmy w Chrystusa i zmienił nasze życie. Nie stało się tylko to, nie zmienił mi tylko życia, nie wyczyścił moich ust, nie wyczyścił mojego serca i nie przebacza nam tylko codziennie, jak robię błąd, ale przede wszystkim jest to, że z tą wiarą w oblicze Chrystusa zabezpieczam bracia i siostry w tamtym dniu, w dniu sądu, abym nie stanął przed obliczem Chrystusa, abym nie zobaczył Go jako sędzie. I to jest coś bardzo ważnego i to jest chyba najważniejsza rzecz, którą nam podarował. To jest nasze zbawienie. Kto wierzy w Niego? I my wierzymy w Chrystusa, bracia i siostry. Ufamy Chrystusowi. Ufamy w całe Jego Słowo. Co nam mówi w Jego Słowie? Mówimy, tak, Panie, tak jest, masz rację, chcę, aby się to stało w moim życiu. I w taki sposób uszliśmy od sądu. Nie zobaczymy oblicza Chrystusa jako sędziego i dziękujemy Mu za to. Jesteśmy wdzięczni, bracia i siostry. Kto jednak nie wierzy, już jest osądzony. Już ma sąd. Dopóki, aż się upamięta. Na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, Chrystus przyszedł na świat, deska ratunkowa przyszła na świat od Ojca Boga, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność. Dlaczego? Dlaczego? Co podoba Ci się ciemność? Bo ich uczynki były złe. Bracia i siostry, chcemy chodzić w świetle, bo Bóg jest światłem i ciemności w Nim nie ma. Chcemy, aby nam pomógł Pan, abyśmy upamiętali się przez cały czas, w każdej chwili, abyśmy nie zostawiali w ogóle cienia. Nic ciemnego. Nie upadniemy, nie popełniamy błędów. Popełnimy. Jak mówimy, że nie mamy grzechu, kłamce czynimy Boga i nie ma w nas prawdy. Ale jak wyznajemy nasze grzechy, jak upamiętamy się, wtedy jest wierny, aby nam przebaczył i przebacza nam. I dziękujemy Mu za to. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości. Człowiek, który to, co czyni, nie chce, aby wyszło na światłość, bo są złe, wtedy nienawidzi światłości. Ale kto czyni prawdę, zbliża się do światłości, aby się ujawniło jego uczynki. Chcemy na nowo narodzenie, które uczynił Bóg w naszym życiu. Chcemy je zatrzymać. Co zatrzymamy? Chcemy zatrzymać wszystko to, wszystkie te cechy, wszystko to, co się stało wtedy w naszym życiu. Chcemy, aby się pobudziły w nas dzisiaj. Jak nie powrócić, nie przyjdziecie tak jak dzieci, nie możecie zobaczyć Królestwo Niebios. Stańmy się jak dzieci. Powróćmy do tyłu i zobaczmy, czy jesteśmy w pierwszej miłości i poprośmy o to. Jak mam gorliwość, czy mam gorliwość, jak nie mam radości, wtedy zaniepokój się. Musimy zaufać Panu. Musimy wezwać Go, aby to się stało. To są rzeczy trudne. Życie jest bardzo twarde i trudne. I w tym całym boju, w którym jest tak samo chrześcijanin, bo to jest nasze życie, wiele razy tracimy naszą radość, tracimy naszą wiarę, naszą ufność w Pana. Powróćmy, bracia i siostry, szybko powróćmy. Stanie się to w naszym życiu. Ale aby też był powrót szybki i znajdujmy się zawsze w obecności Boga w światłości. Amen.